Encyklopedii obszerny fragment o polskich zdobyczach cywilizacyjnych, które były przenoszone na grunt francuski przez Henryka Walezego XVI. Wśród nich, jak się okazuje, były również widelce. Anna Starzyńska z portalu Polityce zwraca z kolei uwagę, że wypowiedź ministra była kontrowersyjna. Oburzyła się także opozycja, która chciała z Bartosza Gównackiego zrobić drugiego Ryszarda Petru, ale nie do końca to się udało, bo nawet jeśli zwrot Gównackiego był nieco publicystyczny, to jednak oparty na faktach. Rzeczywiście bowiem zachowały się informacje o tym, że Henryk Walezy, uciekając z Polski, by objąć panowanie w Paryżu, zabrał ze sobą, jak odnotowano, komplet sztućców, które potem z upodobaniem stosował i upowszechniał. Na Cyfanu przenosimy się do kolejnego hashtagu i do kolejnego tematu. Jacek Kurski, bo mowa będzie nadal prezesem Telewizji Polskiej, tak zdecydowała Rada Mediów Narodowych. Za kandydaturą obecnego szefa Telewizji Publicznej głosowało 4 członków Rady. Przeciw był jedynie Juliusz Braun, Marek Ingalski, politolog. Na polecenie prezesa PiS 3 posłów PiS wybrało na prezesa Telewizji Publicznej byłego posła PiS. Krzysztof Fosset, odpowiadając Markowi Ingalskiemu, jeszcze niedawno słuchał pan tych poleceń na baczność, a teraz Kataryna. Tylko po co był ten konkurs? Jarosław Makowski, między prawdą a Bogiem. Czy ten człowiek mógł przegrać? Witold Głowacki z Polski The Times. Skoro to Jacek Kurski wygrał konkurs na Jacka Kurskiego, to rośnie prawdopodobieństwo, że Black Hawki wygrają przetargi na Black Hawki. Łukasz Lipiński. Jak dużo musi się zmienić, żeby wszystko pozostało po staremu? To czas na ostatni temat, czyli Nagroda Nobla, która wzbudziła niemałe kontrowersje. Legendarny piosenkarz Bob Dylan otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. W uzasadnieniu decyzji Komitet Noblowski ogłosił, że przyznaje to wyróżnienie za stworzenie przez artystę nowego poetyckiego języka w ramach wspaniałej amerykańskiej tradycji piosenkarskiej. O ile eksperci mogli spodziewać się takiej decyzji, o tyle cała reszta wyglądała na zaskoczoną. Internauci anonimowi i ci nieanonimowi dali wyraz swemu zdziwieniu w mediach społecznościowych. Pisarz Jacek Piekara: Bob Dylan to bardzo ciekawy i znaczący twórca, ale Nagroda Nobla z literatury dla niego na pewno nie wszystkim się spodoba. Bartek Chaciński, dziennikarz m.in. Polskiego Radia: dziś rano przed ogłoszeniem decyzji Komitetu Noblowskiego rzuciłem komentarz, że fajnie by było, gdyby na nagrody muzyczne świat czekał jak na literackiego Nobla. I bum, Bob Dylan dostał Nobla. Bob Dylan jako pisarz niczym się nie wyróżnił. Przyznanie mu literackiej Nagrody Nobla jest czymś zaskakującym i żenującym, ocenia z kolei pisarz Paweł Hille. Jerzy Ilk, filolog i publicysta, wydawca i krytyk literacki, redaktor naczelny wydawnictwa Znak, twierdzi z kolei, że literacki Nobel dla Dylana to jedna z najlepszych decyzji Akademii Szwedzkiej. Dylan to nie tylko muzyk, ale i wielki poeta. Poeta niesłychanie ważny dla całej naszej generacji. Poeta, który wykrzyczał nasz protest, bunt, naszą rozpacz i miłość. Był heroldem tego pokolenia, choć odżegnywał się skrzętnie od tej roli. Nie chciał być na sztandarach, nie chciał być prorokiem, a chciał jedynie mówić w swoim imieniu, podkreśla Jerzy Ilk. A na przykład portali społecznościowych przygotował Bartek Wasilewski. Polskie Radio 24. Dziś poznamy laureatów 32. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Uroczystość rozdania nagród rozpocznie się o 16.30. Podczas festiwalu wielbiciele kina mogli zobaczyć ponad 100 filmów z 60 krajów. A o tym, co dziś wydarzy się na popołudniowej gali, z jedną z selekcjonerek festiwalu, Magdaleną Maksimiuk, rozmawiał Witold Baniak. Uroczystość wręczenia nagród to chyba takie ukoronowanie tych niezwykłych filmowych ostatnich dni w Warszawie. Tak, to jest ukoronowanie 10 dni niesamowitych emocji, fantastycznych filmów, niezwykłych spotkań z widzami, ale to jest też bardzo ważna uroczystość dla wszystkich twórców, którzy nas odwiedzili w tym roku. To są ludzie, którzy przyjechali z każdego zakątka świata i dla nich ta godzinna ceremonia to jest właśnie to, po co przyjechali tutaj, często z tak daleka, a my możemy ich po prostu celebrować, ich i ich filmy. Po południu poznamy zdobywcę Grand Prix Festiwalu, czyli najlepszego filmu z konkursu międzynarodowego. Jaki ten konkurs główny w tym roku był? Filmy były naprawdę z każdego zakątka świata. Przede wszystkim były to również dwa filmy polskie, czyli Anki i Wilhelma Sosnali, Słońce to słońce mnie oślepiło, i Wspomnienie lata Adama Górzyńskiego. Oprócz tego oczywiście filmy i z krajów nordyckich, skandynawskich, i filmy z Europy, i filmy z Ameryki Południowej, i z Azji. A więc historie naprawdę bardzo różnorodne. Wyjątkowo mieliśmy też w konkursie głównym film, który można uznać za horror, to też się rzadko zdarza. No i komplet widzów, właściwie na każdym seansie konkursu międzynarodowego, coś
świadczy o tym, że po prostu widzowie bardzo doceniają ten nasz wybór, bo to nie są zwykle filmy łatwe. Więc tym bardziej nas to bardzo cieszy i czekamy z wypiekami na twarzy na werdykt jury. Ale oprócz zwycięzcy konkursu międzynarodowego poznamy również laureatów w innych konkursach. Szczególnie dumni jesteśmy z konkursu 1-2. To jest konkurs filmów pierwszych i drugich młodych twórców zazwyczaj, którzy przyjeżdżają do nas z ogromnymi nadziejami. No ja ciebie na stryk wysłała i rządzi się przy kuchni, bo to wiadomo, że jak jest... Historie z każdego zakątka świata, ale opowiadające że jak jest, wiesz, człowiekowi. Często jak jest młoda, to ona przejmuje wszystkie obowiązki. Tak zawsze mówiła Socha, Alicja w Białymstoku, bo tam w Białymstoku najmądrzejsze kobiety mieszkają, boskie. I ona mówiła tak, córka to potem matka gdzieś jakiegoś chlebka sadzi i się rządzi w domu. I myśli, że to, co ona zrobi najlepsze, to jak ona ugotuje, to jest najlepsze. Przy podłodze filmy, które pobudzały nas do i taka jest Sonka i to z tego, co Janek mi tak opowiadał, bo już nie zdałaś relacji, no to tak jest. Temat. Sekcja dokumentalna, jedna z ulubionych w życiu i o mrożonkach. Właściwie każdy nic, Janek Witek pomidorem nie, nie był, bo on no miał swoje oryginalne, krótkie nigdy nie powtarzał. Na sale, na każdym seansie, fantastycznie zrealizowane sekcje i zestawy filmów, których zazdrości nam każdy festiwal na całym świecie. Ale przecież festiwal to nie tylko filmy moherowe dodajecie. Ale Janek Witek nigdy po nikim nie powtarzał. On mówił oryginalnie. On musiał być najmądrzejszy. Twórcy przyjeżdżają bardzo chętnie do nas. My właściwie jako Warszawski Festiwal Filmowy nie stawiamy na gwiazdy. Dla nas najistotniejsze jest, żeby usłyszeć, jak film był robiony, jak właściwie mierzono się z historiami, które opowiadają twórcy. Ja nie mówię o mszy. Ja mówię o sytuacjach podmszalnych. Bo jak idziesz na mszę, to jeszcze zanim dojdziesz na tę mszę, to pod kościołami siedzicie i piecicie głupoty. To na tej zasadzie, że kuma kumie coś podpowiedziała, no to ja rozumiem. Krew islandzka wcale nie jest zimna, tylko rzeczywiście jest niezwykle to wszyscy ciepły dokładnie kraj, wiedzą, jak jest kościele, dlatego tam nie chcą wody. Z ludźmi, którzy przyjechali specjalnie z Angolii, aby zaprezentować swoje no ale to właśnie dlatego, modzie angolskiej, że baba babie coś tam kulturze banga. Spotkań nie było naprawdę co niemiara. Spotkaliśmy się też między innymi z rozjemcą, czyli bohaterem właśnie filmu o takim tytule, który rozwiązywał konflikty zbrojne na całym świecie. To są niezapomniane chwile, naprawdę. Z Magdaleną Maksimiuk rozmawiał Witold Banach. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Teraz do smartfonów dodajemy gadżety, powerbank lub głośnik. Kupując smartfon Samsung Galaxy J3 z wyświetlaczem HD 5 cali za 699 zł. Powerbank dostaniesz w prezencie. Saturn. Technologia tak ma. Zawsze jesteś komuś potrzebny. W dzień i w nocy. Nie może ograniczać cię ból. Dlatego sięgnij po Opokan Med. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Przed Państwem hity cenowe stokrotki. Kabanosy Tarczyński. Jedyne 19,90 za kilogram. A świeża łopatka wieprzowa bez kości tylko 9,99. Tak, łopatka 9,99 za kilogram. Się biją. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. A pójdzie, pojedzie dalej. Litka mówi, że jest dobrze. Szybko łagodzi podrażnienie. Regeneruje pęknięte kociki ust i tworzy wokół nich barierę ochronną. Tak powinno być, że nie powinno się mówić, jak jedzie lewica, co się nie prawica. Ale ludzie raczej się dadzą zdradzić. Tu Wojciech Modest Amaro. Kiedy komponuję danie, staram się, aby była to kompozycja idealna. I ludzie są słabymi przypadkami, zauważ ten Marek. On po prostu, jak chce pieniądze, to on będzie tak kręcił się, będzie tak kłamał, będzie tak matarczył, że potrzebuje pieniądze. A dodatkowo internet do twojego biura za darmo. Szczegóły na Play dla firmy Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Oto nowa siedziba naszej firmy. Ale tu jest pusto. Skąd weźmiemy całe wyposażenie? AJOT Produkty. Mają tam wszystko dla biura, przemysłu i magazynu. Wszystko ja mu dałam telefon i w końcu załadowałam jemu potrzeba. Potrzeba, ale potrzeba. Ja mówię co innego. To ja mu dałam 290 zł, bo tam był jakiś zaległości. Ale no dobrze, ale on tego nie wpłacił widocznie. Do smarowania, do pieczenia, do klarowania. No i potem
jednak nie płacił, to był problem. Masło po 3,39 za 200 gramów. A jak kupisz masło baciate po 3,39, to dalej już wszystko pójdzie jak po maśle. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. No właśnie, że chcesz na co innego te środki, bo to wynikał u niego z biedy, że on nie miał ni grosza. Tak jak ty i wysłałaś go na wiesz, że polecił, należy dbać, więc jak on jest ślepy i jest poznaj oczyszczającą technologię aktyw we wszystkich paliwach BB i zadbaj o kondycję swojego silnika. Zawsze musisz otrzymasz do 10 razy więcej punktów playback. Promocja trwa do 26 października. BB, kierujemy się tobą. Poza tym rano, jak go wysyłam, to robisz przestępstwo. Bo musisz 10 razy wchodzić po to, żeby ludzie się gapili, żeby ludzie widzieli czego, widzę w dalszym ciągu nie rozumiem. Od 999 złotych. To nie jest jednorazowe. Ty na to się wcale nie patrzyłaś. Good morning, podróżnicy! Polskie linie lotnicze LOT świętują nowe połączenia do Los Angeles i Newark. Teraz wszystkie loty do USA w promocyjnych cenach. Już od 1999 zł w obie strony z bagażem. Kup bilet na lot.com. Poszedł i przyszedł. I się kręcił, i te drzwi, żeby otworzyć, to też albo dałaś mu klucze, albo promocja. Zawracanie przy konkursu gitary. Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularna naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. No tam jest ten priorytet i 10 groszy się płaci. Będą, bo się zapłaci. Minęła 9. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W ciągu dwóch miesięcy ma być gotowa ustawa o likwidacji NFZ-u. Resort zdrowia pracuje nad przepisami. Dlatego dałam Ci ten rachunek, bo po to mam 10 euro. To właśnie w tej porze roku wzrasta liczba wypadków z udziałem pieszych. Służby bezpieczeństwa w USA aresztowały 3 mężczyzn, którzy mieli przygotowywać zamach bombowy. Celem mieli być muzułmanie. Janek Witek też nie chciał pieniędzy. To ma być wielka modlitwa w intencji uzdrowienia ran spowodowanych przez zło, które zakościło wśród Czechów. Tak o dzisiejszej wielkiej pokucie na Jasnej Górze mówił w radiowej jedynce reżyser Maciej Bodasiński z Fundacji Zolotie z Basta, która organizuje wydarzenie. Jak podkreślił, ideą wielkiej pokuty jest także przeproszenie Boga za nienawiść i grzechy Polaków. Polski naród jest bardzo podzielony i to coraz bardziej, coraz więcej nienawiści jest między ludźmi. Jesteśmy wspólnotą dużą, która żyje razem w tych samych granicach, mówimy tym samym językiem i ranimy siebie bardzo nawzajem przez zło, przez grzechy, które czynimy. I jeśli pewne zło się dzieje masowo, czy na dużą skalę w naszym kraju, no to wielu ludzi jest poranionych. I to jest taka myśl, żeby przyjechać na Jasną Górę i na kolanach przepraszać Pana Boga za zło, za grzechy i prosić Go o wybaczenie, o uzdrowienie. Początek wielkiej pokuty o 11 na Błoniach Jasnogórskich. Tutaj razem taką pastę zapłaciłam 10 zł. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział w rozmowie z informacyjną agencją radiową, że w ciągu 2 miesięcy powinna być gotowa ustawa o likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z przygotowywaną reformą, każda osoba, która będzie potrzebować pomocy medycznej, niezależnie od tego, czy jest ubezpieczona, czy nie, taką pomoc otrzyma. Chcielibyśmy osiągnąć sytuację, w której każdy chory będzie otrzymywał pomoc w publicznym systemie, ale mówiąc każdy, musimy się też tak zastanowić i zabezpieczyć, żeby na przykład Polska nie stała się mekką dla ludzi, którzy na przykład będą przyjeżdżać z zagranicy tutaj się leczyć na nasz polskiego podatnika. Minister Radziwiłł zaznaczył, że doprecyzowanie wymaga wiele kwestii. Trzeba tak przygotować system, aby w okresie przejściowym między NFZ-em a instytucjami, które go zastąpią, zarówno świadczenie biorcy, jak i pacjenci w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany. Tu musi być naprawdę zupełnie płynne przejście do tych nowych rozwiązań i bardziej istotne niż to, że o dzień czy dwa przyspieszymy, jest to, żeby to było zrobione dobrze. A tak jak mówię, na przygotowania w tym zakresie mamy cały przyszły rok, więc nie musimy robić tego właśnie na łatwiznę. Likwidacja NFZ-u i przejście na budżetowy system służby zdrowia ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.
przecież w związku z pierwszymi nocnymi przemrozkami policja apeluje o zmianę nawyków za kierownicą oraz opon w samochodach na zimowe. Rano trzeba też więcej czasu poświęcić na przygotowanie samochodu do jazdy. Przypomina Robert Popas z Komendy Głównej Policji. Jeszcze śniegu nie mamy, co prawda, natomiast już zamrożone rano szyby, jeżeli ktoś ma elektryczne grzewane szyby, jest w dobrej sytuacji. Jeżeli nie, to trzeba poświęcić kilka minut na to, żeby ją skrywać w te pole widzenia kierowcy, żeby zdecydowanie było czyste, bo to jest też zagrożone mandatem. Jeżeli będziemy jechać taką samochodem lodówką, to nie dość, że narażamy się na mandat, bo o tym nie chciałbym straszyć, to przede wszystkim narażamy się na niebezpieczeństwo, że nie zauważymy innego kierowcy pierwszego. Policjant zaznacza, że zimowe opony lepiej sprawdzają się już przy temperaturze kilku stopni Celsjusza. Zapewniają lepszą przyczepność i krótszą drogę hamowania. Każdy rozsądny kierowca, który szczególnie spędza dużo czasu za kierownicą i nie jest w stanie przesiąść się do komunikacji miejskiej, powinien, zdecydowanie podkreślam słowo powinien, to takimi drukowanymi literami zaopatrzyć się w takie opony. One są coraz tańsze. Kiedyś te opony były bardzo drogie. Teraz wielu producentów oferuje tę klasę tak zwaną ekonomiczną. No i te opony już tak od mniej więcej kilku stopni na plusie, mówi się 7-6, zdecydowanie są lepszym rozwiązaniem. Policja przypomina, że jesienią notuje się więcej wypadków z udziałem pieszych. Warto więc jechać wolniej, a piesi powinni mieć świadomość, że noszenie odblasków może pozwolić uniknąć groźnego wypadku. Służby bezpieczeństwa w USA aresztowały 3 mężczyzn podejrzanych o przygotowywanie zamachu bombowego na zamieszkane przez muzułmanów osiedle w stanie Kansas. Podejrzani w wieku od 47 do 49 lat zostali oskarżeni o spiskowanie w celu użycia broni masowego rażenia. W toku 8-miesięcznego śledztwa FBI ustaliło, że mężczyźni to ważni członkowie grupy o nazwie Krzyżowcy, która planowała zamach na muzułmanów. Za cel przygotowanego ataku obrali sobie osiedle w miejscowości Garden City na zachodzie Kansas, gdzie mieszka wielu imigrantów z Somalii i gdzie znajduje się meczet. Według śledczych podejrzani planowali rozstawić na osiedlu 4 samochody wyładowane materiałami wybuchowymi, a następnie je zdetonować. Jeśli sąd uzna podejrzanych za winnych, grozi im kara dożywotniego więzienia. Jest międzynarodowe porozumienie w sprawie ograniczenia wykorzystywania wodorofluorowęgla, silnego gazu cieplarnianego. Zaakceptowali je przedstawiciele ponad 150 państw podczas spotkania w stolicy Ruandy Kigali. Wynegocjowana umowa, mająca charakter poprawki do tak zwanego protokołu montrealskiego, zakłada między innymi, że państwa wyżej rozwinięte będą musiały szybciej niż te uboższe ograniczyć wykorzystywanie szkodliwego gazu. Prognoza pogody. Dziś sporo chmur, miejscami słaby deszcz, głównie na obszarze od Pomorza Zachodniego przez centrum po Podkarpacie. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie przez 10 w centrum do 17 na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby oraz umiarkowany porywisty, nad morzem tylko umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung za 3149 zł otrzymasz 6 kart BP. MediaMarkt.pl. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co panu proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być 2. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do bezilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed państwem hity cenowe stokrotki. Kabanosy Tarczyński. Jedyne 19,90 za kilogram. A świeża łopatka wieprzowa bez kości tylko 9,99. Tak, łopatka 9,99 za kilogram. Stokrotka za kupy jak spłatka. O, Marysia ma katar. Sama wiesz, jak ciężko sobie z tym poradzić. Przy 6-miesięcznym dziecku. Podaj Marysi Purinasin. Purinasin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę, weź. Dzięki. O, wyrób medyczny z dodatkiem gliceryny. Małe opakowanie i aż 500 dawek. I możesz go stosować także na co dzień. Purinasin. Więcej niż woda morska. Już teraz super kumulacja w Lotto.
10 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 10 milionów złotych w superkumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Pani magister, dopiero skończyło się lato, a ja już nie mam na nic energii. Jestem przygnębiona i ciągle coś mnie łapie. A cukrówko, to co mi pani magister poleci? To może być niedobór witaminy D3. Polecam Molekin, sama go stosuję. Molekin ma najwyższą zalecaną przez lekarzy ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność, zdrowe zęby i mocne kości, ale na pewno nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach. To była reklama. 8,5 minuty po godzinie 9. Poranek w Polskim Radiu 24. Rozpoczynamy ostatnią godzinę poranka w Polskim Radiu 24. Przypomnę, dziś jest sobota, 15 października, to 289 dzień roku. Imieniny obchodzą Aurelia, Florentyna, Jadwiga, Teodoryk, Teresa i Zorian. A tę godzinę naszego spotkania zaczynamy od kolejarzy, którzy podglądają zwierzęta. Biuro Ochrony Środowiska Polskich Linii Kolejowych postanowiło zainstalować monitoring na kilku trasach w północno-zachodniej części kraju. Obserwacje trwały wiele miesięcy, a niedawno światło dzienne ujrzał specjalny raport, który opisuje, jak zwierzęta zachowują się w okolicach torów kolejowych i jak reagują na pociągi. Na ten temat Aleksander Przoniak rozmawiał z Joanną Kubiak z Polskich Linii Kolejowych. Postanowiliśmy popodglądać, jak się zachowują zwierzęta, no i trzeba jednak przyznać, że musimy je trochę pochwalić, bo są ostrożne. Potrafią przechodzić przez tory bezpiecznie, to znaczy trochę to tak wygląda, jakby się zbierały do przejścia przez ulicę. Rozglądają się na boki, mama ochrania dziecko, mam na myśli tutaj na przykład parę sarny z maleństwem. Mamy filmiki, które są bardzo, bardzo ciekawe zachowania zwierząt. Przez jaki czas kolejarze obserwowali te zwierzęta? W sumie to wyszło ponad rok, dokładnie to było 543 dni. Głównie te obserwacje były rozlokowane na różnych liniach, ale te linie zmienialiśmy, czyli tak mniej więcej po 2-3 tygodnie o różnej porze roku było podglądanie, mówiąc brzydko, ale jednak w dobrej wierze, podglądanie zwierząt, jak one się zachowują w towarzystwie, czy może na przecięciu linii kolejowych. Trzeba zaznaczyć jedno, że linie kolejowe generalnie nie są dużą barierą dla zwierząt, to jakby wiedzieliśmy już wcześniej. I te badania tylko to potwierdziły, że zwierzaki po pierwsze nie traktują tego jako bariery nie do przejścia, po drugie właśnie wykazują pewną ostrożność, przyzwyczaiły się do tego, że to jest, nie ma trudności z przejściem na drugą stronę, ale też wiedzą trochę jak się zachować. I przy na przykład 40 pociągach na godzinę, wydawałoby się, że to jest dużo, one nie traktują tego jako zagrożenia i właśnie traktują to jako coś normalnego. Czy zwierzęta reagują na to, że właśnie pociąg nadjeżdża? Właśnie te badania były prowadzone w miejscach, w których mieliśmy sygnały, że dochodziło do kolizji z zwierzętami. Oczywiście to nie jest coś, co zdarza się bardzo często. Trzeba podkreślić, że to jednak mimo wszystko są incydentalne rzeczy, ale te badania właśnie pozwoliły nam podejrzeć i zobaczyć, że zwierzaki właśnie się przyzwyczaiły i wiedzą, jak się zachować. One jakby wiedzą i kojarzą, że ten dźwięk zbliżającego się pociągu, to jest znak, że trzeba zejść jak najszybciej z tej drogi, a niektóre trochę ryzykownie do ostatniej chwili potrafią iść wzdłuż szyny, ale wiedzą, kiedy należy zejść. Też trzeba pamiętać, że my stosujemy pewnego rodzaju ostrzeżenia dla zwierząt. Mam tu na myśli urządzenia ochrony zwierząt, czyli niewielkie urządzenia montowane przy niektórych liniach kolejowych, które ostrzegają specjalnym dźwiękiem przed tym właśnie, żeby zwierzę nie wtargnęło przed pociągiem na tory i wtedy te dźwięki emitowane właśnie z tych urządzeń są te dźwięki naturalne. Pewne zagrożenia, bo to są dźwięki wydawane przez inne zwierzęta właśnie w chwilach zagrożeń, mówiąc tak najprościej. I to pomaga w pewien sposób ograniczyć te kolizje. No i też staramy się już modernizacją linii czy przebudowie stosować tam, gdzie jest to konieczne, różne zabezpieczenia czy przejścia. Dla dużych zwierząt są to tak zwane ekodukty, tak jak dla nas mamy wiadukty, to zwierzęta mają ekodukty, czyli specjalna możliwość
przejścia tylko dla dużych zwierząt, albo małe przejścia dla małych zwierzątek pod torami, czy tak zwane półki. Czasami zdarza się, że nawet jak budujemy most kolejowy, to na czas budowy danego obiektu, to było przy budowie mostu na Martwej Wiśle, budowaliśmy specjalne półki, które w okresie lęgowym takie mogły składać i wysiadywać jaja. No takie rzeczy kolejarze też mają. Jakie zwierzęta udało się zapytać? No tutaj trzeba powiedzieć, że był ibis i był borsuk. Oczywiście jelenie sarny to były dwa najczęściej goście. Generalnie były to zwierzęta leśne, które właśnie zachowywały się bardzo specyficznie, to znaczy zatrzymywały się, posługiwały, rozglądały, czyli wykazywały pewną ostrożność. A co te badania były? Te badania miały jakby pokazać, była swego rodzaju ekspertyza właśnie jak zachowują się zwierzęta i potwierdzić to, co już wiemy, czyli to, że właśnie ta linia kolejowa, która jest uważana w ogóle transport kolejowy za jeden z bardziej ekologicznych, rzeczywiście ma tą niewielką ingerencję w środowisko. I tego typu badania to potwierdzają. Potwierdzają, że zwierzęta po pierwsze łatwiej się przystosowują do tego ruchu kolejowego, a po drugie infrastruktura kolejowa tak bardzo nie nadbudowuje bardzo przestrzeni, nie jest w dużym zakresie. Czy takie badania będą kontynuowane, czy one będą robione też w innych częściach kraju? Takie badania są kontynuowane i właśnie czekamy z niecierpliwością na ekspertyzę dotyczącą zachowania nietoperzy w stosunku do linii kolejowej. Czekamy na wyniki. Sama jestem ciekawa, co wyszło, jaki wpływ może mieć linia kolejowa na zwierzęta, które, pamiętajmy, nie mają działają tych gestów takich operowych, tylko mają wiesz. Jak wykrywają chociażby sieć trakcyjną, ale może nadjeżdżający pociąg mniej, ale właśnie te elementy infrastruktury. Z Joanną Kubiak z polskich linii kolejowych rozmawiał Aleksander Przoniak. W przyszłym tygodniu posłowie zajmą się trzema projektami ustaw, które dotyczą kredytów walutowych. Wśród nich jest projekt przygotowany przez Kancelarię Prezydenta. Minister w Kancelarii Prezydenta Maciej Łupiński powiedział informacyjnej agencji radiowej, że regulacja nie rozwiąże wszystkich problemów kredytobiorców, którzy swoich praw mogą dochodzić w sądach. Skorzystanie z tej ustawy naszym zdaniem zdecydowanie nie ogranicza uprawnień do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Zresztą coraz częściej sądy i to sądy powszechne, nie tylko sądy konsumenckie, uznają roszczenia osób, które brały te kredyty. Według Macieja Łupińskiego celem tej regulacji jest rozwiązanie części problemów kredytobiorców walutowych. Ta ustawa zakłada zwrot z kredytów, czyli niesłusznie naszym zdaniem pobrany od kredytobiorców należności. Te spready były kształtowane w sposób dowolny przez banki. My oczywiście w tym projekcie zakładamy pewien należny bankom zysk przy tej operacji, ale określamy go jako 0,5%. Poza projektem prezydenckim posłowie zajmują się jeszcze dwoma propozycjami. Jedna jest autorstwa ugrupowania Kukiz15, drugą przygotowali posłowie Platformy Obywatelskiej. Tu jeszcze dodajmy, że kredyty walutowe stanowią obecnie mniej niż połowę wszystkich zobowiązań hipotecznych. Na koniec drugiego kwartału tego roku tylko nieco ponad 3% mieszkaniowych kredytów walutowych było zagrożonych. Już prawie 16 minut po godzinie 19:00. W Polskim Radiu 24 czas na profesora Ryszarda Bugaja i Zdzisława Krawczyka. Kocioł garnkowi, po co wy sobie przygadzacie? Czas na audycję Konfrontacja Idei. Polskie Radio 24. Państwu, jestem Pan Ryszard Bugaj. Jak zwykle w sobotę zapraszamy Państwa razem z Panem Profesorem z Brukseli, z panem Zdzisławem Krasnodębskim na kolejną sobotnią dyskusję. Chcemy dzisiaj Państwa zainteresować problemem, który jest ciągle aktualny, ostatnio z pewnych powodów może stał się jeszcze bardziej aktualny. Nie znaczy to, że chcemy nadążać za rytmem zdarzeń politycznych, na pewno nie. Chcemy, żebyśmy porozmawiali o dwóch kwestiach, które są ze sobą powiązane, jak się wydaje, mianowicie o bilansie lustracji, co się udało zrobić w tym zakresie, co trzeba jeszcze zrobić, a może nic już nie trzeba zrobić, jak niektórzy uważają. No i związana z tym sprawa polityki historycznej. Zaangażowania władz państwowych w politykę historyczną, ryzyka, które są z tym związane, no i szanse, które mogą być z tym także związane. W studiu mamy nieustająco wybitnych gości. Mianowicie dzisiaj w Warszawie jest pan profesor Tadeusz Wolsza z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk,
Ale nie bez znaczenia jest to, że jest także członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Był i jest Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Poprzednio to się nazywała Rada, ale teraz to się nazywa Kolegium. Drugą osobą jest pan profesor Antoni Dudek, który zajmuje się najnowszą historią Polski. Jakoś jego sylwetka związała się z tym. Jakie są granty, jakie są możliwości? Nie wiem, czy mu się to podoba, czy nie. Akademia Możliwości i Rozwoju to ty sama. Pan profesor Antoni Dudek jest w tej chwili profesorem na Uniwersytecie imienia Stefana Wyszyńskiego i był członkiem Kolegium Rady, Rady Pamięci Narodowej. Nazwy są różne, ale funkcje są dość podobne. Nie do końca, ale powiedzmy, że tak. Nie do końca, ale zbliżone są. Ja bym chciał najpierw, żebyśmy rozpoczęli od odpowiedzi na pytanie i tu nawet bym chciał, żeby pan profesor Krasnodębski najpierw z Brukseli wypowiedział się. No, co nam się przydarzyło z tą lustracją? Czy możemy generalnie rzecz powiedzieć, jest sukces, chociażby bardzo częściowy? Czy też raczej musimy powiedzieć, no są niepowodzenia, trzeba różne rzeczy ponaprawić? Panie profesorze. No ja uważam, że jeżeli mówimy o sukcesie, to bardzo połowicznym, który jest też wynikiem trwającego ostrego sporu już od zarania naszej nowej niepodległości. O pewnym sukcesie moglibyśmy mówić, gdyby ustawa w 2006 roku nie została zablokowana przez Trybunał Konstytucyjny, gdyby, co jest jakby dla mnie oczywiste, ustawa lustracyjna objęła też takie zawody jak zawód sędziów, profesora uniwersytetu, no i inne, prawda, takie związane z zaufaniem publicznym, co się jak wiadomo nie stało. I w związku z tym powiedziałbym, no właśnie, na pewno dzisiaj mamy jaśniejszy obraz przeszłości, możemy powiedzieć, że jakieś sprawy zostały przynajmniej po części wyjaśnione, też ukształtowaliśmy jakoś inne postawy młodego pokolenia, ale tak naprawdę to oczywiście lustracja przeprowadzona została i w pewnym sensie też może powiedziałbym, jak przegraliśmy bitwę o pamięć, to w takim też wymiarze europejskim nawet powiedziałbym, bo ostatnio zadziwiły mnie też takie komentarze po upadku tej gazety węgierskiej, która była czymś w rodzaju polskiej Trybuny Ludu, przetrwała w korzeniach komunistycznych, teraz też się pisała o tym związana z socjaldemokracją węgierską, więc partią rzeczywiście też pokomunistyczną. Nie chodzi teraz o upadek i rolę tej gazety teraz w bieżącej polityce, tylko że żadnym komentarzu prasy zachodniej, które czytałem o tym wypadku, jakby nikomu ta przeszłość tej gazety nie przeszkadzała. I też często pamiętam też taką dyskusję w Parlamencie Europejskim, kiedy były dyskusje nad kandydatami na stanowiska komisarzy. Dużo poświęcono uwagi panu Navracsicsowi z Węgier i mówiono o jego niechlubnej przeszłości. To chodziło o jego funkcjonowanie w rządzie Orbana. Ja nawet zadałem wtedy pytanie takim kolegom, czy mnie przeszkadza, że przynajmniej na moje oko to 1/3 tutaj parlamentarzystów Parlamentu Europejskiego ma przeszłość komunistyczną. Różnego typu, tak? Różnego. Niektórzy byli też maoistami, trockistami, ale że tego rodzaju przeszłość nie uważana jest za jakąkolwiek nawet kwestię, którą należy brać pod uwagę, jakikolwiek ona jest kompromitująca. I więc ja myślę, nawet na poziomie europejskim mam taką schizofrenię, bo tam wszyscy potępiają komunizm, od czasu odbywają się wielkie wystawy o zbrodniach. Natomiast samo uwikłanie osobiste w tamto albo instytucjonalne nie jest jak żadną przeszkodą, żadną powiedzmy nawet negatywną cechą, o której można by było wspomnieć, ale którą się pamięta. I to ja uważam, że jest w Polsce pewnie jest mimo wszystko podobnie, może trochę lepiej. No ale jak mówię, konkludując jest tak, że w żadnym miarę nie powiedziałbym, że to wszystko było
że lustracja była udana i myślę, że jednak ogromna praca jest jeszcze przed nami. No. Jeśli dobrze zrozumiałem, panie profesorze, bo chciałbym wydobyć esencję z tego, co pan powiedział, na pewno stronniczo, to główna pana wątpliwość jest związana z tym, że zasięg lustracji był ograniczony i główna rada na przyszłość rozszerzyć zasięg. Zgoda? Też, tak. No ale okay. Też, no jeszcze powiedzieli, mogę się powiedzieć o zbiorach zastrzeżonych, o wyjątkach, o selektywności tego będziemy procesu. Będziemy o tym mówić. Prawda? Także zasięg jest jednym z problemów, ale niewątpliwie to, że nie dotyczył bardzo ważnych instytucji. Ja pamiętam tę dyskusję, bo wtedy coś w rodzaju obecnego protokodu to były te protesty na uniwersytetach przeciwko lustracji profesorów. Prawda? Pamiętamy, jaki to bohaterowie narodowi to byli ci, którzy wulgarne słowa pisali na deklaracjach o współpracy lub niewspółpracy, które każdy musi wypełniać, prawda? Urzędnik państwowy, wtedy dziennikarze również i tak dalej. Wtedy budowano to. I to, że na przykład elity intelektualne i kulturalne nigdy się ze swoją przyszłością nie rozliczyły, a także sędziowie, prawnicy, no to jest oczywiście waży na polskiej demokracji zdecydowanie i waży dzisiaj również. Będziemy o tym teraz jeszcze mówić szerzej, pan profesor Walsz. Jeśli chodzi o lustrację, to możemy powiedzieć, że ten proces po prostu jest w toku, bo to nie jest tak, że lustracja jest już zamkniętym procesem i w tej chwili nic w tym zakresie nie można byłoby zrobić. My, że takim obrazem tego zjawiska będą liczby, którymi w tej chwili możemy dysponować, jeśli chodzi o pracę biura lustracyjnego. W sumie, o ile dobrze pamiętam, pewnie pan profesor tutaj tak zaraz Jezus, to potwierdzi, bo też razem mieliśmy okazję na ten temat wielokrotnie rozmawiać. To znaczy, że ty tego Rady Pamięci Narodowej, to jego w ogóle nie Instytutu wpłynęło ponad 370 kilka tysięcy oświadczeń lustracyjnych. Nie ma innych ludzi. Instytut wykonał zadanie, żadnym jeśli Bogiem, chodzi Jezus, o sprawę. Ale ja napisałem sam 6, czy to się liczy to za jedno. Instytut... Jezus takie samo zadanie zlecił, miał zlecenie kilkunastu lat pracy. Nie ma zielonego pojęcia około o tych sprawach, o których 63 tysięcy oświadczeń, czyli przed nami jeszcze ponad 10 tysięcy oświadczeń lustracyjnych. To jest praca do wykonania. Ważne jest to, o czym mówił pan profesor Krasnodębski z Brukseli, że ta procedura oczywiście nie obejmuje wszystkich, ale nawet gdyby ona obejmowała wszystkich, gdybyśmy mieli te tysiące oświadczeń lustracyjnych profesorów, dziennikarzy, adwokatów, rektorów, dziekanów, kogo byśmy jeszcze tutaj nie wymienili, to możliwości sprawdzenia są bardzo ograniczone. Tak samo jak procedura przeprowadzenia badań lustracyjnych, dlatego że na początku była procedura alfabetyczna. W tej chwili jest to procedura losowa. W związku z tym może być taka sytuacja, że ktoś się nie doczeka tego zlustrowania. Nawet jeżeli coś w życiu swoim nagrzeszył i to dużo nagrzeszył, to przez bieg okoliczności z uwagi na środki techniczne nigdy tej lustracji nie będzie poddany. Znaczy jest wyjątek, bo z tego co dobrze pamiętam, to w pierwszej kolejności zawsze są lustrowani ci, którzy no, aktualnie aspirują do stanowisk posłów, członków rządu, najwyższych instytucji państwowych. Tu w tym wypadku ta procedura jest robiona natychmiast, albo powiedzmy sobie dość szybko. Natomiast przy tych niższych stanowiskach, a zwłaszcza kiedy mówimy o tych, którzy kandydują do samorządu, to 50 tysięcy. Więcej. To jest chyba z tej ponad 300-tysięcznej grupy oświadczeń czekających na zlustrowanie około połowy, to są niedoszli radni. Znaczy ludzie, którzy kandydowali do rad, ale nie zostali wybrani. Jest pytanie w ogóle, czy to ma sens. Czy jest sens lustrować tych ludzi, jak oni nigdy nie będą spełniali. No właśnie. Tu mówimy o ograniczeniach technicznych. Tak, no więc ja mogę dodać, jakby zgadzałem się z profesorem Wolszą, jeszcze może taki szczegół dla naszych słuchaczy. Myślę interesujący, że od czasu działania tej ustawy 2006 roku
pośród tych 10 tysięcy sprawdzonych oświadczeń całkiem spora liczba jednak znalazła swój finał w sądzie i mamy w tej chwili w Polsce ponad 500 skazanych prawomocnymi, podkreślam, wyrokami kłamców lustracyjnych. Czyli to pokazuje, że to jednak jest spora grupa, byśmy te ponad 500 osób tak ze sobą zebrali, prawda, razem. Więc to nie jest tak, że ta lustracja w ogóle nie działała, tylko że większość z nich to oczywiście nie są nazwiska z pierwszych stron gazet, nawet miażdżąca większość. To są zazwyczaj różni lokalni właśnie działacze samorządowi, bo to jest największa grupa, trochę tam wojskowych też się trafiło. No ale to nie są osoby, które by się przebijały do świadomości publicznej. Stąd u części osób, które śledzą ten problem, tylko że tak powiem dość powierzchniowo przez nagłówki gazet czy czołówki programów informacyjnych, to od sprawy arcybiskupa Wielgusa z 2009 roku właściwie nic się nie dzieje, bo nie ma wielkich nazw. Oczywiście jest nieśmiertelna sprawa Lecha Wałęsy, ale ma jakby inny wymiar, a poza tym nic się nie dzieje. Tymczasem jak się bliżej przyjrzeć, to co i rusz jakiś były prezydent albo obecny prezydent małego miasta, albo jakiś burmistrz, albo wójt, albo radny, albo jakiś wiceminister, okazuje się być skazany prawomocnym wyrokiem. Więc to się toczy. Natomiast zgadzam się z profesorem Krasnodębskim. Trzeba całkowicie otworzyć archiwa i tutaj akurat jest dobra strona tej nowelizacji ustawy o IPN, która została przeprowadzona w tym roku. Otwarcie pełne zbioru zastrzeżonego, co ma nastąpić do połowy przyszłego roku. I drugi punkt, bardzo ważny, jest moim zdaniem jednak racjonalizacja ustawy lustracyjnej. Usunięcie tych zamulających cały system ponad 100 tysięcy niedoszłych radnych, a w to miejsce wsadzenie kategorii, o których mówił profesor Krasnodębski. Profesorów wyższych uczelni, dziennikarzy, być może jeszcze innych kategorii, osób realnie publicznych. Bo niedoszły radny nie jest osobą publiczną. Ja tylko chciałem powiedzieć, że trzeba się zastanowić, dlaczego w opinii publicznej entuzjazmu dla lustracji nie ma. Mnie się wydaje, musimy zrobić za chwileczkę małą przerwę w naszej dyskusji, ale wrócimy do niej. Mnie się wydaje, że problem polega na tym, że jest nieoczywista sprawa definicji, kto to jest TW. I jest straszne podejrzenie, że lustracja jest używana przez rządzących, żeby przeciwnika walnąć w łeb. I jak już dochodzimy teraz do tej sprawy, no to jest wielkie pytanie o ostatnie zmiany, także w IPN-ie. Ja muszę powiedzieć, że było mi przykro, mówię to w obecności Antoniego Dudka, jak rozumiem, że nie znalazło się dla niego miejsce w Radzie IPN. W Radzie nie mogło, bo Radę zlikwidowano. Ja kandydowałem do kolegium. No dobrze, w kolegium, przecież wiesz o czym mówię doskonale, że o tym tu mówię. Tu sam królem, jak w życiu narodu ma się przejawiać miłość, której domaga się to znaczy, że instytut staje się jeszcze bardziej potencjalnie instrumentem w rękach jednego środowiska politycznego. Przepraszam, będziecie panowie ze mną polemizować za chwilę. Mała przerwa. Informacje dnia w skrócie. Jest 9.30, Edyta Poźniak. Na zaproszenie polskiego prezydenta Andrzeja Dudy na dwudniowy szczyt przyjechali przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej. Są prezydenci Słowacji, Andrzej Kiska, Czech, Miloš Zeman i Węgier, Janusz Ader. Dziś w Rzeszowie rozmowy zdominuje tematyka energetyczna. Gościem szczytu będzie unijny komisarz do spraw energetycznych. Wczoraj na zamku w Łańcucie prezydenci mówili o potrzebie reformy Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda w wystąpieniu otwierającym dyskusję podkreślił, że jedność Grupy Wyszehradzkiej jest potrzebna szczególnie w sytuacji, gdy Europie grożą podziały. Chcemy realizować nasze narodowe cele i aspiracje. Chcemy jednak czynić to we wspólnej, zjednoczonej Europie. Nie chcemy Unii krajów lepszych i gorszych, silniejszych i słabszych. Właśnie dlatego Grupa Wyszehradzka musi być dziś aktywnym i zdeterminowanym rzecznikiem europejskiej jedności. Wczoraj prezydenci byli także w Markowej, w Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów. Złożyli kwiaty przy monumencie upamiętniającym ofiary Holokaustu. W Warszawie w jednym z bloków na Targówku doszło do eksplozji niewielkiego ładunku. Jedna osoba zginęła, druga została ranna, powiedział rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek. W jednym z bloków przy ulicy Turmańskiej doszło do eksplozji najprawdopodobniej niewielkiego ładunku wybuchowego. W tym czasie przed drzwiami do mieszkania, gdzie ten ładunek był pozostawiony, znajdowało się dwóch mężczyzn. Jeden z nich to lokator tego budynku, który na skutek odniesionych obrażeń zmarł. Nic nie wskazuje na motyw terrorystyczny. Śledczy przypuszczają, że mogły to być porachunki na tle finansowym lub gangsterskim. Amerykańskie służby bezpieczeństwa udaremniły zamach bombowy na muzułmańskie osiedle w Kansas. Aresztowano trzech mężczyzn. Śledztwo trwało 8 miesięcy. FBI ustaliło, że mężczyźni to ważni członkowie grupy o nazwie Krzyżowcy,
która planowała zamach na muzułmanów. Według śledczych podejrzani planowali rozstawić na osiedlu 4 samochody wyładowane materiałami wybuchowymi, a następnie je zdetonować. Grozi im teraz kara dożywotniego więzienia. W 950. rocznicę bitwy pod Hastings w tym samym miejscu ponownie zetrą się armie entuzjastów z Anglii i Francji. Wynik będzie ten sam, co w 1066 roku, ale z uwagi na wielkie zainteresowanie publiczności bitwa zostanie powtórzona dwukrotnie, dziś i jutro. Prawdziwa bitwa w 1066 roku z udziałem około 20 tysięcy ludzi trwała 9 godzin i dała zwycięstwo księciu Normandii, który rozpoczął ją jako Wilhelm Benkart, a zakończył jako Wilhelm Zdobywca. Zwycięstwo francuskojęzycznych Normanów 950 lat temu zmieniło bieg historii Anglii. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jesteśmy po przerwie, proszę Państwa. Mimo, że dyskutanci się rwą do głosu, ja muszę przypomnieć, kim oni są. W Brukseli jest pan profesor Zdzisław Krasnodębski, w studiu w Warszawie jest pan profesor Tadeusz Wolsza i profesor Antoni Dudek. Który z panów da się w polemikę? Jeśli chodzi o lustrację, o której mówimy, to być może w dużej mierze ta niechęć wobec lustracji wynika z takiego strachu, że ta instytucja, która lustruje, ona będzie na wszystkie możliwe sposoby poszukiwała dokumentów, by tej osobie, która jest lustrowana, udowodnić, że ma coś na sumieniu. Często jest tak, że osoby, które mają coś na sumieniu, mogą spać spokojnie, bo na ich temat nie ma żadnych dokumentów, a niekiedy jest tak, że osoba, która popełniła jakieś błędy w swoim życiu, drobne potknięcia, zachowała się cała dokumentacja. I to jest wtedy takie, myślę, że niekiedy zresztą o niejednoznacznej wymowie dodajmy. Właśnie. I wtedy no, stąd ta taka niechęć wobec tej lustracji. Rozmawialiśmy przed chwilą na temat jakby stanowiska i nie tylko historyków, ale również polityków wobec lustracji. I z tego, co pamiętam, a razem z Antonim byliśmy na przesłuchaniach w Senacie, bo kandydowaliśmy do Kolegium Instytutu Pamięci Senatu, więc generalnie dało się tam zauważyć, nie tylko wśród kandydatów, którzy kandydowali do kolegium, jakby poparcie dla lustracji, bo jedno z pytań dotyczyło, jakie jest nasze stanowisko wobec lustracji, zarówno i Antoni Dudek, i Tadeusz Wolsza, i Wojciech Polak, i przepraszam, nie pamiętam imienia pana Kołodzieja, Andrzej Kołodziej, zadeklarowali publicznie jakby poparcie dla lustracji. Oczywiście każdy z nas obwarował to jakimiś warunkami, niemniej jednak generalnie było to wsparcie dla idei lustracji. Ja wnoszę, że politycy, którzy byli na sali Senatu, oni, może nie wszyscy, ale przynajmniej gros z nich podzielała jakby naszą opinię. Nie potrafię tego powiedzieć, jak sprawa wyglądała w Sejmie. Tam chyba nie było przesłuchań takich z prawdziwego zdarzenia dla kandydatów, dla kolegium, ale z tego, co jestem zorientowany w poglądach moich kolegów, to raczej oni też są zwolennikami przeprowadzenia tej takiej rozszerzonej wersji lustracji, o czym mówił Antoni, to znaczy myślę, że sprawa dotyczyłaby i środowiska naukowców, i środowiska dziennikarzy, i adwokatów. Adwokaci chyba podlegają. Podlegają, tak, ale tak. No w każdym bądź razie rzecz dotyczyłaby, żeby wyeliminować te 100, chociaż może to nie jest 100 tysięcy. Nie, to jest ponad 100 tysięcy. 100 tysięcy właśnie tych, którym ta lustracja do niczego nie jest w tej chwili potrzebna, a wprowadzić to nową kategorię osób. Panie, ja rozwiał coś moich, właśnie już panie profesorze, bo moje obawy pozostają aktualne. To nie są obawy takie, które mnie prowadzą do wniosku, że trzeba by było skończyć z lustracją. Broń panie Boże. Ale to są moje obawy związane między innymi ze zbiorem zastrzeżonym. Bardzo się cieszę, że będzie ujawniony, ale chciałbym, żeby były jakieś gwarancje, że on na pewno nie będzie wykorzystany instrumentalnie. To kwestia polega na tym, co tam w środku jest. Bo nie, tego polega na tym, kto będzie podejmował decyzję i według jakich kryteriów. Procedura jest w tej chwili taka, że w Instytucie, w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej pracują przedstawiciele tych instytucji, które mają zdeponowane w Instytucie Pamięci Narodowej dokumenty. Czyli głównie ABW. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Największy depozytariusz. Straż Graniczna plus Ministerstwo Agencja Wywiadu, Agencja Wywiadu i Służby Wojskowe. I praktycznie rzecz biorąc, dopiero
w wyniku pracy przedstawicieli tych instytucji zostanie albo część dokumentów ujawniona, albo nadal pozostaną jako dokumenty niejawne. O dalszym losie będzie decydował prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który musi się zapoznać z argumentacją instytucji i wtedy podejmie tę decyzję ostatecznie, czy one pozostaną, czy nie pozostaną w sferze zastrzeżonym. Pan o prezesie Instytutu Pamięci Narodowej mówi tak, jak opozycja mówi o sędziach Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, jako o ludziach niepodlegających żadnym uwikłaniom, sądzącym wyłącznie według własnego sumienia. No, tu jest problem. Oczywiście, tylko że jeszcze jest tutaj działalność kolegium. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej będzie korzystał również z pomocy 9-osobowego kolegium. Przepraszam, ja już... Pan profesor Krasnodębski jest w kolejności. Ja tylko jedno zbrowo powiem. Ja nieprzypadkowo powiedziałem, że zmartwiłem się, jak ktoś taki jak Antoni Dudek nie dostał się do rady. Ja muszę powiedzieć, jeżeli mogę sobie pozwolić na bardziej ogólną uwagę, no bo jest oczywiście tak, że następują też w tej szerszej rozumianej polityce historycznej zmiany personalne. I ja muszę powiedzieć, że trochę nie rozumiem kolegów, których cenię, prawda, którzy jakąś politykę czy jakąś koncepcję realizowali najlepiej jak potrafili przez ostatnie lata, byli obecni, można... Ale zwykle jest też tak, że jak następuje zmiana strategii w różnych instytucjach, no to oczywiście zazwyczaj idą za tym zmiany personalne. I jakoś jest tak, że tak powiem, że... Powiem teraz może ostro, ale że także ludzie z tej mojej strony potrafią odejść. Odejść, no jakby rozumiejąc, że ponieważ byli, realizowali jedną koncepcję i do niej byli przywiązani, a teraz zmieniła się filozofia, no na przykład, nie wiem, działania placówki muzealnej, działania instytutu działającego na zewnątrz kraju, no to być może oczywiście, gdy nastąpi zmiana władzy, zmieni się koncepcja, przecież to tak jest w każdym państwie, prawda? To nie jest tak jak w Polsce, to oni wrócą i ja uważam, że ja rozumiem pana obawy o pluralizm polityczny, ale z drugiej strony przecież nie byłoby dobrze, gdybyśmy uznawali, a ja na przykład mam takie przykłady z relacji stosunków polsko-niemieckich, że są jakieś osoby, które jakby siłą rzeczy, siłą swojego nazwiska mają jakby monopol na pewne tematy, na pewne gremia, na pewne... Tak nie jest, tak nie powinno być i ja myślę, że pluralizm polega na tym, że właśnie są różne orientacje i też można różną politykę uprawiać, a jeżeli dojdzie do nadużyć albo, prawda, nieprawidłowości, albo uznajemy kiedyś, że te działania IPN-u i obecnego jego prezesa mają właśnie te znamiona czysto polityczne, to wtedy będziemy się martwić, a na razie dajmy szansę panu prezesowi kolegium i nie sądźmy, prawda, że no właśnie nieobecność jednego bardzo wybitnego historyka, ja nie wiem dlaczego, prawda, ale tak się stało, już sprawi, że ten instytut nie będzie źle funkcjonował. Natomiast jeżeli chodzi o tę niechęć do lustracji, to jedną rzecz chcę powiedzieć. Ja widzę wiele takich rzeczy podobnych, jeżeli chodzi o psychologię, do takich różnych reakcji, na przykład społeczeństwa niemieckiego, które ma taką podwójną, prawda, przeszłość, przezwycięża. Na przykład jest coś takiego, to mnie zawsze fascynowało, że też pokazują to badania, że no jest, prawda, że często jest tak, że potępieniu, prawda, na przykład potępieniu III Rzeszy, czy dzisiaj potępieniu komunizmu ogólnemu, no towarzyszy jednak wtedy zawsze taka niechęć do przeniesienia tego na poziom, nie wiem, własnej rodziny, własnego kręgu znajomych, no bo to jest zawsze bardzo trudne. I zawsze jest taki opór, prawda? No jest słynna książka Haralda Wecela pod tytułem Mój dziadek nie był nazistą. No, z tego wynika, że na przykład młodzież niemiecka z tej książki, z tych badań uważa, że większość, że wszyscy, że ich dziadkowie byli raczej w ruchu oporu niż kolaborowali, co nie jest możliwe. Otóż ja kiedyś się zapytałem polskich studentów, tak, na przykład czy najpierw zapytałem ich, czy oni widzieli kiedyś kogoś, kogo można by określić mianem komunisty. Czy widzieli, czy słyszeli takie nazwy? Powiedzieli, że nie, oni oczywiście dzisiaj potępiają komunizm.
akurat powiedziałem, no akurat podręcznik, akurat ta książka, którą przerabiamy, to bardzo wybitny socjolog, prawda, no ale właśnie o takiej przeszłości. No bardzo się zdziwili. Ja powiedziałem, no jak to państwo nie mieli nigdy w rodzinie nikogoś, to był członkiem partii, milicjantów. Powiedzieli, że nie, nie było nikogo nigdy w rodzinie. Na pytanie, czy ktoś chodził może z tego chociaż na pochody 1 maja, no to powiedzieli, że przecież trzeba było chodzić, prawda? Więc to jest bardzo pogmatwana świadomość, która z jednej strony, ale to jest bardzo typowe, że z jednej strony już wiadomo, prawda, że komunizm był bardzo zły, on jest oczywiście też przeczerniony, się kompletnie nie rozumie mechanizmów, że to był system mający poparcie społeczne, jak III Rzesza skądinąd w Niemczech. A z drugiej strony oczywiście nikt nie był, prawda, z najbliższego otoczenia w to uwikłany. A jeżeli chodzi o te kategorie, no zawsze oczywiście mówimy o ludziach, którzy tam jakoś byli uwikłani, słabi, no przecież tak naprawdę gro też to byli ludzie, na przykład swoich tam papierów dowiedziałem się, że taki mały donosiciel Ubek, prawda, sam z siebie na progu mojej kariery naukowej napisał jakiś absurdalny donos, no, który by, prawda, zmienił, wpłynął na moje życie. Na szczęście nie zrujnował, mógł je zrujnować. Otóż ja oczywiście rozszyfrowałem pseudonim tego człowieka i wiedziałem mniej więcej może o kogo chodzi. Też nie mam go specjalnie ani ochoty, być może nawet nie żyje, ani go oglądać, ani go karać, ani do niego i tak dalej. Natomiast żyłbym lepiej i myślę, że wielu ludzi w takich sytuacjach, znacznie gorszych niż ja, żył w świadomości, że tamci ludzie żyją w świadomości, że te fakty z ich życia są znane. Ten taki, prawda, taki bezinteresowny donos. A przecież, jeżeli wracamy już do środowiska uniwersyteckiego, no to wpływało to bardzo na kariery naukowe, na sposoby funkcjonowania i wpływa, powiedziałbym, do dzisiaj, bo pewne cechy ukształtowane wówczas właśnie owego takiego małego donosiciela powielają się potem w następnym pokoleniu wychowanym przez tych wybitnych pedagogów, którzy taką skrywaną przeszłość w sobie noszą. Ja moim bohaterem lustracji jest Antoni Dudek, a na razie nie mógł nic powiedzieć. Ja się chciałem odnieść do tego, też niezręcznie jest mówić, bo rzecz dotyczy mojej osoby, ale właśnie chciałbym, żeby na to spojrzeć szerzej. Problem, panie profesorze, mówię do pana profesora Krasnodębskiego, nie polega na tym, że ja nie zostałem wybrany do nowego kolegium. Problem polega na tym, że to kolegium jest, można powiedzieć, takim ciałem, radą nadzorczą 4. kadencji. Znaczy przedtem były 2 razy kolegia i raz rada. I tak się dziwnie złożyło, że w tych 3 poprzednich gremiach, zawsze oczywiście w różnych proporcjach, ale byli różni ludzie o różnych sympatiach politycznych. Teraz natomiast mamy po raz pierwszy do czynienia z ciałem w 100% homogenicznym, dlatego że na 9 członków kolegium ja nie potrafię znaleźć jednej osoby, która nie identyfikowałaby się z partią obecnie rządzącą. I z tym jest pewien problem. Bo oczywiście ja nie kwestionuję prawa tej partii do takiego rozwiązania. Ona wygrała wybory, ma większość w Sejmie, przeprowadziła te wybory tak jak chciała. Rzecz polega na tym, że Instytut Pamięci Narodowej budzi olbrzymie emocje z powodów, o których tutaj mówiliśmy. I teraz moim zdaniem w interesie Instytutu leżałoby, żeby w tej owej Radzie Nadzorczej, jaką jest Rada, czy obecnie Kolegium, było reprezentowane nawet jako pewna mniejszość, ale jednak ludzie o nieco innym spojrzeniu niż to, które dominuje w partii obecnie rządzącej. Niestety tak się nie stało. I to nie chodzi o to, że ja padłem tego ofiarą, bo padli też inni. Problem polega na tym, że na te 9 osób nie ma tam po prostu nikogo, kto by reprezentował zasadniczo odmienny punkt widzenia. Ja nie twierdzę, że są tam zgodni w 100%, zaraz profesor Wolsza na pewno powie o różnicach, bo to jest zrozumiałe. Ja widzę bardzo wyraźnie między zasadniczy pogląd, różnice nawet publicznie ujawniane między profesorem Andrzejem Nowakiem a dyrektorem CAW Cęckiewiczem, bo to są zupełnie 2 różne spojrzenia. No ale tak się składa, że jednak w takim szerszym kontekście oni są identyfikowani z tą samą opcją polityczną. I moim zdaniem to nie jest zdrowe dla Instytutu Pamięci Narodowej. To nie jest sytuacja zdrowa. Natomiast podzielam pana opinię. Ja dobrze życzę obecnemu prezesowi Szarkowi. Nie przyłączam się do tych głosów, które go atakowały za jego nie do końca niektóre przemyślane wypowiedzi. To jest prawo. Każdy prezes na początku musi się uczyć swojej roli. Będę oceniał go po owocach. Ja myślę, że to, w czym byśmy się chyba wszyscy zgodzili, to, że fałszywy był postulat ostatniego programowego zjazdu Platformy Obywatelskiej, żeby Instytut Pamięci Narodowej zlikwidować.
Natomiast mnie się wydaje, i zwracam się do pana profesora Krasnodębskiego, że są problemy. Ja te problemy, niedawno zetknąłem się z nimi, kiedy ukazała się taka książka pod redakcją chyba pana Cęckiewicza, gdzie głównym bohaterem TW to jest Wiesław Chrzanowski. Jako żywo, ja dość dobrze znałem Wiesława Chrzanowskiego, chociaż ja nie jestem z tego nurtu spisków, w których był Wiesław Chrzanowski. On miał pewne uwikłania. Ale on ma piękną biografię. Natomiast tam został mu wymierzony po prostu policzek. Tak mi się wydaje, że został mu wymierzony policzek. I to jest wielki problem. A wracając do sprawy zbioru zastrzeżonego. No bardzo dobrze, żeby był ujawniony. No ale żebyśmy mieli jednak przynajmniej na przykład taką gwarancję, że wszyscy, kogo dotyczy zbiór zastrzeżony, są o tym poinformowani. Może nie o wszystkich można papiery położyć na stole, ale są poinformowani, że są. O ile ja wiem, z ustawy to nie wynika. Nie ma takiej technicznej możliwości, żeby ewentualnie... W zbiorze zastrzeżonym? Nie ma? Dlaczego? To znaczy, no, nikt nie przyjął takiego rozwiązania, by o sprawie, która na przykład będzie ujawniona na podstawie tej dokumentacji, która znajduje się w zbiorze zastrzeżonym, informować osoby zainteresowane, ale to też jakby nie wina Instytutu Pamięci Narodowej, tylko panie profesorze, to może być problem konstytucyjny poważny. Nie, ale tu akurat to jest problem od samego początku, rzeczywiście wszystkich.